Co lubicie grać? Piłkę. Siatkówkę. Reklama siatkówka. A znacie Piotra? Nie. Gruszkę? Nie. Słyszeliście o nim? Tak. Wiecie, że był reprezentantem Polski? Tak. No to już macie wiedzę jakąś o nim. 1996. Siatkę oglądacie, kibicujecie? Tak. Gracie w siatkę? A co najbardziej lubicie z siatki? Zagrywki. Zagrywki? Serwy. Podoba się wam taka forma spotkania ze znanym sportowcem? Tak. Właśnie, żebyśmy grali, a nie siedzieli. Chciał powiedzieć chyba pani dyrektor. Tak, trzeba zgłosić to. Następnym razem. Żeby Lewandowski przyjechał, Błaszczykowski, to będzie dobrze. No właśnie, chciałem spytać, kogo byście chcieli zaprosić następnym razem. Lewandowskiego. Błaszczykowski, Lewandowski. Jakiś piłkarz. On jest za łysy. Jeszcze jakieś osoby? Kurka. Mam Ziemniaka. Jak wam się podobało spotkanie? Super, polecam. Jak się wam spotkanie podobało? Tak, super. Podobało? Fajnie. Nie wiem, że tylko siedzieliśmy na trybunach, nic nie robiliśmy, ale... Jak się wam spotkanie podobało z Piotrem? Tak, fajnie. Jak się wam spotkanie z Piotrem podobało? Fajnie. Chłopaki, jak się wam spotkanie z Piotrem podobało? Fajnie. Było. Spytałem się pana, jak się czuł, jak tańczył taniec z gwiazdami, mówi, że fajnie. Powiecie po spotkaniu z Piotrem? Podobało się? Tak, było ekstra. Podobało się spotkanie? Tak. Z Piotrem? Tak. Pan Gruszka to jest fajny gość. Jak się wam podobało spotkanie z panem Piotrem? Fajnie było. A wam? Tak, fajnie. Słuchajcie, jak się wam podobało spotkanie z panem Piotrem? Fajnie! Jak się spotkanie z panem Piotrem podobało? Fajnie! Dobrze. Co? Cicho! Jeszcze raz chcecie? Jak się wam podobało spotkanie z panem Piotrem? Thank you.
już miałaś. Czyli jednak macie ten pomysł. Udaje mi się. Możesz tam ilustrować. Czy to ma rękę?